dla mnie miejscem magicznym. Nie dlatego, że go kocham, że się tu urodziłem, że wszyscy moi przodkowie stąd właśnie pochodzą, ale przede wszystkim dlatego, że z tej wielokulturowości, z tego tygla, z tych różnych religii, obyczajów, kapitałów, narodowości również, wytworzył swoją własną tożsamość. Jak byśmy reagowali na goroli, którzy hodowali świnie na balkonie? Nie wiem. Przyznam szczerze, że moja miejscowość rodzinna, czyli dzielnica Katowic, o wdzięcznej nazwie Kostuchna, też jest takim miejscem, w którym do bloków wybudowanych, chyba, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś w pierwszej połowie lat 70. przyjechało bardzo wiele osób z poza Śląska, czyli goroli po prostu, ale jakoś dość szybko wtopili się w to otoczenie. Oczywiście oni zawsze byli gorolami, bo się zawsze nie mówi, że są gorole. Ale ja nigdy nie widziałem czegoś, co byłoby przejawem jakiejś takiej wrogości, obcości, która wiązałaby się z agresją czy z wykluczeniem tych ludzi. Śląsk był zawsze miejscem otwartym. I o tym, jak bardzo był otwartym, niech też świadczą fakty z pogranicza kultur i wyznań. Nie wiem, czy to dzisiaj jest zresztą dość chyba ważna informacja w świetle tego, czego jesteśmy świadkami, czyli takiego zalewu obrzydliwego czasami antysemityzmu na granicy rasizmu w wielu miejscach w Polsce, to proszę sobie wyobrazić, że kiedy w Katowicach spaliła się synagoga, to śląscy Żydzi znaleźli miejsce do odprawiania swoich modłów w śląskiej, katowickiej świątyni, którą udostępniali im ewangelicy. Więc mówienie o tym, że Śląsk jest takim miejscem, gdzie się ludzie zamykali przed obcymi, nie, Śląsk na pewno wytwarzał pewien kod kulturowy, który pozwalał mu przetrwać, bo jak raz przychodzili Czesi, raz Niemcy, po wojnie Ruscy i jeszcze wiele innych narodowości, to oczywiście, że taki kod śląski pozwalał przetrwać Ślązakom na miejscu. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że tolerancyjność tej ziemi, otwartość tej ziemi, to, że przyjmowani to byli różni ludzie z różnych stron, właściwie liczyło się, co się liczyło. Tak naprawdę liczyło się to, czy są słowni, czy są pracowici, czy są punktualni, czy są rzetelni.